Nie lada niespodziankę mikołajkową przygotował dla dzieci i młodzieży z Nowej Rudy hotel Dwór Górny. W roli Mikołajów wystąpili sportowcy Radosław Majdan i Tomasz Puzon. Nie tylko rozdawali prezenty, ale także zachęcali dzieci do aktywności fizycznej. A wszystko w ramach akcji Mistrza nie zatrzymasz, sportowcy dzieciom. W Dworze Górnym na mistrzów sportu czekali wychowankowie ze wspólnoty Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie. Pośród nich także wielu takich, którzy uprawiają sport. Piłką nożną, a szczególnie na bramce. Czyli dzisiaj czekasz chyba na Radka Majdana? Tak, tak. Słyszałam o nim wiele ciekawych rzeczy, a interesuje się trochę piłką, więc no, warto go poznać. Po prostu bardzo lubię ten sport, dobrze się w nim czuję i gram, uczestniczę w tym sporcie. A Radka Majdana chcesz dzisiaj zobaczyć? Pewnie. Dlaczego? No bo gra też w piłkę nożną i na pewno jest no, wart uwagi. Przyjedzie dawny piłkarz, tak? Bramkarz to jest w prezentacji Polski? Czekasz na spotkanie z nim? Lubię grać w piłkę nożną i gram właśnie z Natalką i zajmuję się tym, także no chciałabym go poznać. Zarówno były piłkarz i reprezentant Polski, a obecnie trener piłki nożnej Radek Majdan, jak i Tomasz Puzon, karateka, dwukrotny międzynarodowy mistrz Ameryk karate Kyokushin, namawiali dzieci do uprawiania sportu niezależnie od dyscypliny. Nie uważam, że dzieci nie lubią sportu, bo ten ruch jest w ich życiu, tylko trzeba czasem popchnąć je właśnie w kierunku tego, aby to robiły w sposób, można powiedzieć, profesjonalny. Znaczy nie chodzi o zawodowy sport, tylko żeby właśnie nie robiły to same gdzieś przy okazji, tylko aby próbowały być aktywne właśnie w jakichś różnych dyscyplinach sportu, bo tu jest ten nasz potencjał, gdzie później te dzieci może złapią tego bakcyla, że chcą być sportowcem takim czy innym. Natomiast czasami, tak jak teraz jest taka akcja, żeby stop zwolnieniu z WF-u, tak? Więc no, my tak samo dołączamy się do tej akcji, żeby jednak tych zwolnień nie było, żeby dzieci bardziej aktywnie, bo jest teraz PlayStation i różne inne rzeczy, czasem można po prostu odizolować się od ruchu totalnie. I my jesteśmy temu przeciwni. No chcemy właśnie popchnąć te dzieci, a mało tego, że popchnąć, bo trzeba tym dzieciom też pomóc. Namawiamy, zachęcamy do uprawiania sportu, niezależnie od dyscypliny i też niezależnie, czy to miałby być sport zawodowy, czy oczywiście czysto amatorski, rekreacyjny. Bardziej uważam, że nawet do tego rekreacyjnego, do po prostu formy spędzania wolnego czasu, ponieważ u tak młodych ludzi, u dzieci nie można jeszcze, nie wiem, kształtować, nie wiem, sposobu na życie sportu zawodowego i całego reżimu treningowego, jak się z tym wiąże. Na początku te dzieci mają po prostu mieć kontakt z tym, poczuć jakąś pasję, dobrze się bawić przede wszystkim, rywalizować, integrować się w grupie, bo to są takie cechy, które później, nawet jeżeli te dzieci nie będą sportowcami, to zawsze jakoś w jakimś tam sensie na pewno ukształtuje ich. Mnie osobiście, oczywiście, ja byłem sportem zawodowym, sport dał bardzo dużo, przede wszystkim jako człowiekowi zdystansowałem się do pewnych rzeczy łatwiej było mi przyjąć, przeżyć. No, można powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o charakter, osobowość, to sport bardzo pomaga. Od drugiej klasy podstawówki tańczyłem 11 lat taniec towarzyski, ale oprócz tego też byłem aktywnie sportowo, różne dyscypliny. Czasem otarłem się o piłkę nożną, też byłem, Radek nie wie, ale też próbowałem stać na bramce kiedyś. Kopałem, że tak powiem, bo na granie to jeszcze nie było wtedy o graniu mowy, tylko kopałem w piłkę. Biegałem biegi przełajowe w szkole podstawowej i ten nauczyciel, można powiedzieć, też troszeczkę mnie nakierował na to, że jeżeli ten sport kocham ponad wszystkie inne rzeczy, to pchnął mnie w tym kierunku. No i akurat wybrałem później, tak się okazało, że dyscyplinę karate, którą uwielbiam, do dzisiaj ją uprawiam, ale różne rzeczy w życiu robiłem, jeżeli chodzi o różne dyscypliny sportu uprawiałem. I także lubię bardzo właśnie taki tryb sportowy. No. Nieważne, od jakiego sportu się zacznie. Nie, nieważne. To znaczy, wiadomo, jeżeli mówimy na przykład o profesjonalnym tenisie albo jeżdżeniu gokardami, gdzie dzieci od małego jeżdżą i później wyrasta Robert Kubica, no to trzeba to robić już. To są takie dyscypliny, które jakby można powiedzieć już są ukierunkowane. Każdy sport to ćwiczenie nie tylko ciała, ale także umysłu. To nie tylko siła mięśni, ale także hart ducha, przekonywali sportowcy.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza, no to tutaj trzeba w pewnym momencie bardzo mocno się uzbroić i rzeczywiście potrafić gdzieś tam przechodzić czasami nad porażkami czy nad bramkami, które niestety wpadały z naszej winy, to nie jest taki przyjemny moment, bo bycie sportowcem to nie są tylko momenty, kiedy cieszymy się po zwycięstwie, kiedy jest fajnie, wesoło i wszyscy nas chwalą. Są też momenty, kiedy wszyscy nas narzekają, dziennikarze, kibice, sami też do siebie mamy dużo pretensji, w związku z czym rzeczywiście taka ta sinusoida emocjonalna powoduje, że my naprawdę w jakiś tam sposób zaczynamy być odporni już takie na później życiowe. Jakieś większe lub mniejsze niepowodzenia, a wiadomo, że życie składa się również z takich sytuacji i wydaje mi się łatwiej przejść przez to życie. Łatwiej się do tego, tak jak powiedziałem, zdystansować, spojrzeć na to tak bardziej z pozytywnej strony, że nic ani nie jest bardzo aż tak zachwycająco wspaniałe, żebyśmy musieli, że tak powiem, zapominać o znajomych przyjaciołach i gdzieś troszeczkę bojać w obłach, a nic tak bardzo tragiczne, oprócz oczywiście zdrowia, bo z tym jest naprawdę problem, jeżeli ktoś go ma, żeby też popadać w jakieś stany depresyjne, także zawsze starałem się jakoś to wszystko wypośrodkować, żeby czuć się sam ze sobą dobrze i myślę, że sport mi bardzo w tym pomógł, oprócz tego, tak jak pani powiedział, ten hard ducha, taki charakter wojownika, jeżeli walczysz na boisku, na treningach, to później w życiu również nie chcesz się poddawać, nawet jeżeli chcemy do czegoś dążyć w jakiejkolwiek dziedzinie, jeżeli ja to ten charakter sportowca bardzo pomaga. Spotkanie mikołajkowe zorganizował i w dużej mierze zasponsorował hotel i restauracja Dwór Górny z Nowej Rudy. Pomysł podsunął Tomek. Tomek ma fundację Sportowcy Dzieciom, a że znam chłopaków z Warszawy osobiście, są to koledzy, żeby wypromować miasto, żeby było jakieś wydarzenie w Mikołajki. Pomysł się wziął od Tomka, tak naprawdę Tomek jest inicjatorem, gdzie ja to wszystko zorganizowałem. W 3 godziny się zmobilizowałem, zadzwoniłem do kilku, tak naprawdę kilkunastu kolegów, nikt mi nie odmówił. Fajnie, że tacy ludzie jeszcze są. Na początku trochę źle się wziąłem do tej sprawy, zacząłem od miasta, ciężko było, a gdzieś tutaj ktoś parę złotych da, razy ilość osób daje jakąś sumę, gdzie można zorganizować, choć tak naprawdę większość kosztów pokryliśmy my. Ale warto było. Ja myślę, że tak, że fajnie, coś się w mieście dzieje, myślę, że warto. Tak. Druga część spotkania, otwarta, odbyła się w noworudzkiej hali sportowej. Na mistrzów sportu czekały niecierpliwie dzieci z wielu klubów sportowych. Niektóre miały do nich wiele pytań. Jeszcze na sekundę ustawiam się, jeśli ktoś z Państwa ma aparaty, kamery, możecie jeszcze raz przez moment zrobić zdjęcia. Na przykład jak mi się grało w piłkę nożną w reprezentacji Polski i czy dobrze mi się broniła. Zarówno Majdan, jak i Puzon, choć są już na sportowej emeryturze, starali się dotrzymać kroku młodym sportowcom. Nazywam się Patryk Błaszczykowski. O, masz takie sławne nazwisko. Mhm, tak. No to dzisiaj Błaszczykowski z Majdanem razem zagrają? Chyba tak. Powiedz, jak myślisz, Majdan da radę? Już taki trochę starszy od was jest. Da radę, kiedyś dobrze bronił, więc dzisiaj myślę, że też będzie. Tak się składa, że my często występujemy w różnego rodzaju meczach, jak reprezentacji artystów. Teraz również reaktowali naszą reprezentację Polski. Już się ona nazywa Old Boy, już czego trochę się śmieję z moimi kolegami, żartuję sobie, że jesteśmy już Old Boyami, ale niestety tak to brzmi. Sportowcy w sumie wczesnym wieku idą na tą sportową emeryturę. Ja oczywiście już jestem na niej od kilku lat, ale to nie przeszkadza mi. Oczywiście uczestniczę aktywnie, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, mecze, jakieś turnieje. Także zdarza nam się to bardzo często, że aktywnie właśnie bierzemy w tym udział. Organizatorzy zapowiadają, że to nie ostatnie tego typu wydarzenie z udziałem gwiazd sportu w Nowej Rudzie.